Proszę. Dzień dobry. Dzień dobry, proszę, proszę, niech pani siada. Dzień dobry. Panie doktorze, właściwie to ja już wszystko wiem, bo przeczytałam w Google. Ja właściwie mam chyba, nie wiem, jakiegoś raka. Zaraz, co pani mówi? Co pani przeczytała? Proszę pana, przeczytałam wszystko. Proszę pani, wszystkie objawy mi się zgadzają. Proszę pani, bardzo przepraszam, ale pani się leczył doktora pasuje. Google czy u mnie? No, panie doktorze, napiszę do pana, żeby mi pan leki wypisał albo jakieś badania, ale ja proszę już pani, generalnie bardzo panią wiem. Przepraszam. Czy pani się leczy u mnie, czy u doktora Google? Jeżeli pani się leczył doktora Google, to po co ja pani jestem potrzebny? Dobrze, to dziękuję. To ja poradzę sobie gdzie indziej. Dziękuję. Proszę przyjść, jeżeli pani będzie potrzebowała pomocy. Dobrze. Jak już wspominałem w poprzednim odcinku, pacjenci różnią się między sobą stopniem zapotrzebowania na informacje o swojej chorobie. Różna jest też u nich potrzeba kontroli nad tym, co ordynuje lekarz. Biorąc pod uwagę te dwa parametry, stopień zapotrzebowania na informacje i wiedzę medyczną pacjenta oraz jak silna jest potrzeba kontroli, możemy wyróżnić cztery typy takich pacjentów. Pacjent ufny to taki pacjent, którego potrzeba wiedzy jest dość wysoka, ale jednocześnie jest wysoki poziom zaufania dla lekarza. On wymaga takiego podejścia przyjaznego ze strony lekarza. Wystarczy, że lekarz będzie przyjazny. Większość tych pacjentów akceptuje zalecenia, nie potrzebuje dyskusji, nie potrzebuje dawania alternatyw. Trochę inna sytuacja jest z pacjentem pasywnym, który ma niższą wiedzę na temat swojego schorzenia, niższą potrzebę informacji, ale też niską potrzebę kontroli. Tutaj najlepszym podejściem wydaje się takie tradycyjne podejście lekarskie, czyli lekarz może wystąpić z pozycji autorytetu, tak trochę ojcowsko, czy w przypadku lekarki, po matczynemu, zaordynować, przekazać, jakie są wskazania i upewnić się, że pacjent zrozumiał zalecenia. I to jest w zasadzie wszystko, co można zrobić z tym pacjentem. Nieco większy kłopot może Państwu sprawić pacjent nieufny. To taki pacjent, który ma dość wysoką potrzebę kontroli nad tym, co się z nim będzie działo, a jednocześnie nie ma wysokiego poziomu wiedzy czy zapotrzebowania na informacje. Z takim pacjentem najbardziej wskazanym sposobem postępowania jest postępowanie dyrektywne. Czyli również badamy, diagnozujemy, wydajemy zalecenia w sposób wykorzystujący tradycyjne autorytety lekarza. Trochę więcej czasu chciałbym poświęcić na omówienie interakcji lekarza z pacjentami, którzy mają wysoką potrzebę wiedzy, wysoką potrzebę informacji i też wysoką potrzebę kontroli nad sposobem postępowania z nimi. Pacjenci aktywni najczęściej też będą się powoływać na wiedzę uzyskaną z internetu, czyli od słynnego doktora Google. Chcę tutaj powiedzieć, że warto z tymi pacjentami zrobić następujący zabieg. Część z Państwa może mieć opór, jak słyszy, że pacjent zaglądał do internetu, ponieważ jak wiemy, w internecie jest wiele informacji, zarówno takich, które utrudniają postępowanie z pacjentem, ale są też takie miejsca, takie strony internetowe, gdzie jest sporo rzetelnej wiedzy. Wskazaną reakcją w miejsce okazywania niechęci wobec takich pacjentów jest przekierowanie ich we właściwe miejsca w internecie. W myśl takiej zasady, którą nazywamy komunikacyjnym Aikido. Skoro pacjent interesuje się swoim schorzeniem, trzeba to docenić, powiedzieć to bardzo dobrze, że interesuje się pan swoją chorobą. Polecam odwiedzenie następujących miejsc czy stron internetowych, gdzie znajdzie pan informacje dodatkowe o swojej chorobie i o sposobach leczenia. Proszę. Dzień dobry. Dzień dobry, witam, zapraszam panią. Dzień dobry. Panie doktorze, ja już właściwie wszystko wiem, bo ja już wszystko wyczytałam w Google. Wszystkie objawy mi pasują, to na pewno jest rak. Mam raka. Ja już wszystko wyczytałam, tak. To na pewno jest rak. Pani Doroto, tak? Tak pani ma tak. Imię? A mogę tak do pani mówić? Proszę. Pani Doroto, bardzo się cieszę, że pani interesuje swoim zdrowiem i jakimiś, przypuszczam, dolegliwościami, które pani ma. Tak. Natomiast jeżeli pani pozwoli, to również z wykorzystaniem wiedzy z internetu sprawdzimy wszystko tutaj dokładnie, przebadamy panią i dowiemy się, co tak naprawdę się dzieje. Dobrze, zróbmy tak.